Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Medyczny gigant. Jeden z najnowocześniejszych kompleksów szpitalnych w Europie oraz bezprecedensowa realizacja w historii kraju. Jesteśmy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, największej inwestycji medycznej w Polsce oraz największej realizacji w historii firmy Formed. Placówka w nowej siedzibie posiada 26 specjalistycznych oddziałów szpitalnych z łączną liczbą prawie 1000 łóżek. Dodatkowo mieści się tam 7 zakładów diagnostycznych oraz 30 poradni. Szpital zatrudnia prawie 5000 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie to obiekt unikalny w skali kraju. Jest również wyjątkową inwestycją dla naszej firmy. Wyposażenie tej gigantycznej przestrzeni to wyzwanie, które zrealizowaliśmy z sukcesem. Dostarczone przez nas wyposażenie można mierzyć w tonach i kilometrach. m2, budżet na poziomie 1 200 000 000 zł, inwestycja trwająca prawie 5 lat. 5 lat, które zakończyły się sukcesem i od kilkunastu tygodni mamy możliwość przyjmowania pacjentów w nowych, komfortowych warunkach. Doświadczenie zdobyte przy realizowaniu inwestycji kompleksowych pozwoliło nam wykonać ten najbardziej skomplikowany i wymagający projekt. Każda realizacja z naszego portfolio budowała kompetencje Formedu i uczyła nas czegoś nowego. W przypadku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie największym wyzwaniem była logistyka. Przemyślane zarządzanie koordynacją dostaw, dyscyplina w prowadzeniu prac zapewniała ciągłość i terminowość prowadzonych zadań. Dziesiątki tysięcy sztuk mebli, kilometry zabudów, wszystko to, co w szpitalu znaleźć się musi. Meble, które zostały dostarczone do szpitala, są meblami najwyższej jakości, dają gwarancję, że będą wykorzystywane przez wiele lat. Znajdujemy się przed apteką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nowe wyposażenie, jakie zostało tutaj zakupione, zwłaszcza meble, spełniają nasze wymagania w zakresie funkcjonalności, użyteczności, w zakresie czystości także, spełnienia standardów laboratoryjnych, a także modułowości. Całe wyposażenie w zakresie mebli zostało przez nas we współpracy z firmą Formed zaprojektowane, dopasowane do wszystkich pomieszczeń, do naszych wymogów użytkowych, do naszych wymogów, które muszą wypełnić pełne standardy w zakresie ergonomii dla pracowników, a także walorów użytkowych i zasad przechowywania zgodnymi z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne czy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Praca nad realizacją projektu nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wymagała od nas bardzo precyzyjnej koordynacji działań. Z uwagi na ograniczone miejsce magazynowe, dostawy musiały być sprawnie odbierane i rozdysponowywane. W obiekcie do wyposażenia przez naszą firmę było ponad 1600 pomieszczeń o różnych funkcjach, wymiarach i rozkładzie. Ten projekt mógł wydawać się misją niemożliwą, a jednak dokonaliśmy tego. Dyscyplina w dotrzymywaniu terminów, elastyczność proponowanych rozwiązań, dopasowanie do potrzeb klienta i najwyższa jakość były naszym priorytetem. Skala i rozmach tego projektu budzą prawdziwy respekt. Już liczby mówią same za siebie. Powierzchnia terenu, jaką zajmuje obiekt, to 15 hektarów. To 4 razy tyle, co krakowski rynek. Łączna powierzchnia użytkowa szpitala to 152 766 m kwadratowych. Zmieściłoby się w nim 20 boisk piłkarskich. Pracownik Formedu pracujący przy projekcie dziennie wykonywał około 25 tysięcy kroków, czyli przebywał dystans około 20 km. To niemal długość półmaratonu. Do szpitala w trakcie prac przyjechało 300 tirów i ciężarówek pełnych towaru. Gdyby ustawiły się jeden za drugim, powstałby prawie 6-kilometrowy korek. Meble są jednym z bardzo istotnych elementów funkcjonowania szpitala. Przy naszej wielkiej radości trafiliśmy chyba na jedną z najbardziej profesjonalnych firm w tym zakresie, firmę Formed, która nie tylko dostarczyła nam wysokiej jakości produkt, którym dysponuje, ale też była otwarta na dialog. Od samego początku wielogodzinne rozmowy, spotkania pracowników Szpitala Uniwersyteckiego z przedstawicielami wykonawcy, olbrzymia elastyczność, która skutkowała tym, że mieliśmy możliwość dobierania pewnych parametrów, które z naszego punktu widzenia potem okazały się kluczowe.
w efekcie końcowym piękny, nowoczesny szpital, bardzo funkcjonalnie wyposażony. Kilka dni temu na Zamku Królewskim w Warszawie Szpital Uniwersytecki odebrał Nagrodę Innowacyjny Szpital w konkursie Lider Roku 2019. Bez wątpienia ta nagroda nie jest nagrodą samego Szpitala Uniwersyteckiego, ale też wszystkich osób zaangażowanych w całe przedsięwzięcie pod nazwą Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, a co za tym idzie, także firmy Formed, która miała istotny wkład w to, jak ten szpital obecnie wygląda.